Krzyśkowi nie udało się uciec z lekcji. Wie, że wpakował się w poważne kłopoty, a chuligani wypytywali o niego podczas ostatniej przerwy. Nastolatek nie chce wpaść w ich ręce. Teodorczyk, jeszcze trzech typów. Ci, z których się nabijałeś przed szkołą. No, pytali coś konkretnie? No, twoją bluzę. Rzeczywiście łatwo wpada w oko. No, lepiej ją zdejmij. Tylko się pośpiesz, bo zaraz tu będą. Okej. Teraz powinno być lepiej. I wyślij SMS-a, jak ci proszę. Dobra. Siema. Widziałeś kiedyś Darka tak wkurzonego? Raz i do dzisiaj współczuję gościowi, który wtedy go wkurzył. Cześć, Krzysiu. Zgubiłeś bluzę? Znudziła mi się. Pięknie. Dam znać chłopakom, że go mam. A po co? W pierwszym mu tutaj, zapamięta sobie. Ty, mam lepszy pomysł. Do piwnicy z nim. Dominik nie zamierza pozwolić, żeby jego bratu stała się krzywda. Nie ma pojęcia, że Darek dowiedział się już, że on i Krzysiek są rodzeństwem i chce to wykorzystać. Uważa, że Dominik ich zdradził. Podobimy się. Słuchaj. Może ją przemówię do rozumu. Proszę, wykaż się. Wiesz, że to nikim słyszy twojego płaczu? Moglibyśmy cię lać kilka minut i nikt nawet by się nie zorientował. Co? I tak będzie następnym razem. Teraz zjeżdżaj. Coś ty zgłupiał? Nie odpuszczę mu! Weź przestań, popatrz na niego, jakie chuchro. Cały się trzęsie. Przeprosi, na pewno już nie zrobi nic głupiego. Ja mam lepszy pomysł. Ty go zlejesz. I to tak mocno, że tu szczyl wykrwawi. Rozumiesz? Zwariowałeś, nie będę bił dzieciaka. Dzieciaka? Czy brata? Co myślałeś, że się nie domyślę, co? Młody miał zabawę, to teraz ja się pośmieję. Masz go zlać już! Co? Nie. Nie będę bił swojego brata! Nie? No to inaczej to załatwimy. Brać go. Dawaj telefon. Już. Dziękuję. Ty też. Już! Dzisiaj sobie posiedźcie w piwnicy. A co z wami będzie później? Pomyślimy jutro. Do magazynu z nimi. Jeszcze ci mało? Zdrajco! Nie zdrajco, byliśmy kumplami. Teraz jesteś nikim. Zamknąć go. Dobra, nie. A ty co tam kombinujesz, co? Miłej nocy, panowie. Darek! Darek, otwieraj! Darek! Nie wyważymy tego. Trzeba poszukać czegoś, czy będziemy mogli to otworzyć. A nie lepiej zadzwonić po pomoc? Niby jak, Darek zabrał nam telefony. To spójrz tutaj. Skąd ty to masz? Zabrałem Darkowi jak się tą pastił. Napiszę do Patryka. Dobra robota, ziom. Wpakowałem nas, to i uratowałem. I dobra. Krzysiek zawiadomił o wszystkim kolegę, a ten poprosił nauczycielkę matematyki o pomoc w uwolnieniu braci. Chłopcy, proszę szybciutko wychodźcie.